prezentuje nagrzewnicę 30 kW. Nagrzewnica spalinowa z kominem, z odprowadzaniem spalin na kółeczkach, łatwy transport. Tutaj na górę możemy założyć rury do wentylacji, do odprowadzania spalin, aby uruchomić. To tylko włącznik na jedyneczkę. Musimy tutaj włączyć. O, i temperaturkę ustawiamy. Nie widać tutaj niestety, jaka temperatura jest zadana, ale w pomieszczeniu to wszystko widać. Nagrzewnica się odpala. I uruchomiono. Tak się prezentuje. Jak wyłączamy, na zero. I tyle. Musisz pamiętać, że musi się schłodzić po wyłączeniu, więc nie wyłączamy z prądu. Niestety wszystkie nagrzewnice z kominem mają cykl jeszcze schłodzony.